Zabiegi wszczepienia endoprotez należą do grupy zabiegów operacyjnych, do których w Polsce kolejki są najdłuższe. Trzeba na nie czekać nawet kilka lat. W samodzielnym publicznym zespole zakładów opieki zdrowotnej w Kozienicach sytuacja wyglądała podobnie, jednak na przestrzeni ostatnich 2 lat uległa znaczącej poprawie. Historia jest dosyć długa tych zabiegów. One są od wielu lat wykonywane. Tyle, że wcześniej był problem z finansowaniem tych zabiegów. One były w ramach kontraktu ortopedycznego i limitowane w związku z tym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I tak robiliśmy tych zabiegów 30 parę, bo na tyle były środki. Natomiast, jak wszyscy pewnie wiedzą, kolejki na to świadczenie były długie, wieloletnie. A jest to, no, w ogóle te choroby układu ruchu są bardzo uciążliwe dla pacjenta, bo ograniczają jego możliwości życiowe. Mniej więcej od 2 lat jest to wyłączone z kontraktu ortopedycznego, może od 1,5 roku. Świadczenia tych endoprotez uzyskały osobne finansowanie. O ile pozostałe świadczenia są w tak zwanym ryczałcie w sieci szpitali, to akurat endoprotezy są wyłączone z tego ryczałtu i mają osobne finansowanie i dodatkowo dostały dosyć wysokie środki w tej chwili, bo rządzącym zależy na tym, żeby tą kolejkę drastyczną na wiele lat skrócić. I rzeczywiście tak się stało. Nas tych zabiegów zaczęliśmy robić dużo więcej. W zeszłym roku ponad 60 tych zabiegów zrobiliśmy. Myślimy, że będzie tendencja wzrostowa, bo jest to taka potrzeba. Także kolejki się u nas już mocno skróciły, także dużo łatwiejszy jest dostęp do tych świadczeń. Natomiast doświadczenie nasze jest duże w zakresie tych świadczeń. Od 1 stycznia 2012 roku lekarzem kierującym oddziałem urazowo-ortopedycznym w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach jest dr Marek Krekora, specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, którego poprosiliśmy o przybliżenie zagadnień związanych z funkcjonowaniem oddziału oraz samej endoprotezoplastyki realizowanej w szpitalu. Zespół lekarski to są specjaliści lekarze Marek Krekora, czyli ja, Robert Krawczyk, mój zastępca, Mariusz Kurman, Rafał Niemiec, Michał Adaszek, Krzysztof Błaszczyk, panowie doktorzy. Lekarz w trakcie specjalizacji to dr Artur Kotlarz, niebawem będzie specjalistą. Wspieramy się lekarzami pełniącymi dyżury w SOR i w oddziale. To jest liczba zmienna między 2 a 5 lekarzy w zależności od potrzeb i możliwości finansowych szpitala. Jeśli chodzi o zespół, muszę powiedzieć przede wszystkim, albo też bardzo chętnie, o personelu bloku operacyjnego, bez którego żadna operacja oczywiście by się nie mogła odbyć. Koordynuje pracę bloku operacyjnego pani oddziałowa Gabriela Kowalska. Jakie zabiegi z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii przeprowadzane są w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach? Operacyjne leczenie złamań z wykorzystaniem nowoczesnych implantów i nowoczesnych metod stabilizacji. Operacyjne leczenie powikłań złamań, braki wzrostu, stawy rzekome, złamania wadliwie wygojone. Osteotomie korygujące zniekształcenia kości po urazach w przebiegu wad kostnych i schorzeń ortopedycznych. Leczenie urazów i schorzeń stawów, głównie kolanowego, gdzie wykorzystujemy metodę artroskopową. Leczenie operacyjne uszkodzeń i chorób mięśni, ścięgien i więzadeł. Leczenie zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych, w tym protezoplastki pierwotne bezcementowe i cementowe stawu biodrowego. Na czym polega zabieg wszczepienia endoprotezy i czym jest sama endoproteza? Endoproteza jest to po prostu sztuczny staw. Aloplastyka stawu biodrowego polega na zastąpieniu zużytych własnych powierzchni stawowych endoprotezą. Proteza stawu biodrowego jest wzorowana na anatomii stawu biodrowego i składa się z panewki, trzpienia oraz głowy. Powierzchnie elementów protezy pokryte są substancjami umożliwiającymi przerośnięcie implantów do kości. Jest to mikroporowaty stop tytanu lub kryształki hydroksyapatytu. Wkład do panewki może być polietylenowy, ceramiczny lub metalowy. Głowa endoprotezy wykonana jest ze stopu metali lub ceramiki. My w zasadzie prawie u wszystkich pacjentów staramy się implantować endoprotezę bezcementową, czyli taką osteointegralną, czyli taką protezę, o której wspominałem, że ona się integruje z kością. Jakie są wskazania do przeprowadzenia takiego zabiegu, a kiedy nie powinno się go wykonywać?
Zabieg wykonuje się u pacjentów, u których doszło do zniszczenia powierzchni stawowych. Najczęściej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej, w przebiegu chorób zapalnych, zwłaszcza reumatoidalnego zapalenia stawów, po urazach, w przebiegu jałowej martwicy głowy kości udowej. Objawy przemawiające za koniecznością operacji to uporczywy ból utrzymujący się przez większą część dnia, z niewielką lub krótkotrwałą poprawą po lekach przeciwbólowych, trudności ze wstaniem z pozycji siedzącej, trudności w chodzeniu, szczególnie po schodach, ograniczenie codziennej aktywności życiowej. Planowy zabieg operacyjny nie może zostać wykonany w przypadku złego stanu zdrowia pacjenta. W dniu zaplanowanej operacji wszelkiego rodzaju infekcje bakteryjne czy wirusowe oraz nieustabilizowane choroby przewlekłe spowodują odstąpienie lekarza od zaplanowanego zabiegu operacyjnego do czasu poprawy stanu zdrowia lub wyjaśnienia wątpliwości medycznych. W jaki sposób chory musi przygotować się do zabiegu? Przed przyjęciem do oddziału pacjent będzie proszony o wykonanie badań laboratoryjnych. Ich zakres uzależniony jest od wieku i obowiązkowo po 40 roku życia EKG. Wszystkie dodatkowe badania zlecone są przez lekarza w trakcie konsultacji kwalifikującej do operacji. Głównie jest to badanie CRP, czyli wskaźnik utajonego stanu zapalnego w obrębie organizmu. Standardem u nas stał się badanie pantomogram żuchwy i szczęki w celu uwidocznienia często niemych ropni okołozębowych. Pozostałe badania związane są z chorobami przewlekłymi, z którymi chorzy się jakby zgłaszają do nas i o których nam opowiadają. Inne badania, sporo tego jest. Pacjent powinien wykonać cykl szczepień przeciwwirusowemu zapaleniu wątroby. W okresie 10 dni przed zabiegiem należy unikać przyjmowania leków zawierających kwas acetylosalicylowy oraz innych preparatów wydłużających czas krwawienia krzepnięcia. Te preparaty odstawiamy przed zabiegiem operacyjnym. Pod jakby kontrolą lekarza POZ-u, czy naszą kontrolą już przed samą operacją. Zalecana jest normalizacja masy ciała. Nadmierna masa ciała zwiększa szybkość zużywania endoprotezy. Poprawa kondycji fizycznej przed zabiegiem zaowocuje szybszym powrotem do pełnej sprawności po zabiegu. Pacjent przed zabiegiem powinien zorganizować sobie funkcjonowanie w domu po zabiegu, czyli ustawienie mebli umożliwiające chodzenie o kulach lub z balkonikiem, usunięcie przedmiotów, o które można potknąć się w trakcie chodzenia, eliminując w ten sposób ryzyko upadku, zapewnić pomoc innych osób. Bezpośrednio po zabiegu należy unikać zginania w stawie biodrowym powyżej 90 stopni. Zakaz siadania na niskich sofach i fotelach. Obowiązuje zakaz przywodzenia, krzyżowania nóg, zakładania nogi na nogę, istnieje konieczność spania z poduszką między nogami. Na jakie powikłania mogą być narażeni pacjenci, którzy poddali się zabiegowi wszczepienia endoprotezy? Powikłań może być bardzo, bardzo dużo, niestety. My na szczęście tych powikłań mamy bardzo niewiele, więc mogę sobie troszkę poteoretyzować. Jakie są powikłania teoretycznie? Infekcje wczesne. U nas praktycznie wyeliminowane przez skrupulatne przestrzeganie procedur na bloku operacyjnym oraz w okresie pooperacyjnym. Infekcje późne, niezwiązane z samą operacją, z samym zabiegiem. Endoproteza to duże ciało obce i w jej otoczeniu łatwo mogą osiąść bakterie znajdujące się w ustroju z powodu niewyleczonych zębów, infekcji dróg moczowych. Dlatego należy zwalczać wszystkie potencjalne ogniska infekcji w organizmie. Taka procedura, taki protokół obowiązuje przez 2 lata po implantacji endoprotezy. Infekcje w organizmie 2 lata po implantacji protezy zagrażają protezie. Większość infekcji udaje się skutecznie leczyć antybiotykami, lecz masywne zakażenie może zmusić do wykonania ponownej operacji, włącznie z usunięciem protezy. Po wyleczeniu zapalenia kilkanaście tygodni później ponownie wszczepia się inną endoprotezę. Powtórzę, nie mieliśmy takiej konieczności jeszcze. Powikłania ogólne związane z zatorowością były. Wiem o tym, chociaż ci pacjenci do mnie nie trafili, bo ja się bardzo interesuję pacjentami, którzy mieli implantowaną protezę. Jakby dociekam, co dalej się z nimi działo, jak długo, czy chodzą, jak sobie funkcjonują. Tuż po operacji przychodzi czas na kolejny etap powracania do pełnej sprawności, jakim jest rehabilitacja. Jak ona wygląda w przypadku endoprotezoplastyki? Pacjent przed zabiegiem endoprotezoplastyki przeważnie jest upośledzony ruchowo. Protezoplastyka stawu biodrowego pomaga w zapewnieniu lepszej jakości dalszego życia, tego po protezie. Uwalnia od bólu i umożliwia samodzielną lokomocję w ciągu następnych lat. Po zabiegu dochodzi do osłabienia mięśni, zaburzenia wzorca chodu, dlatego rehabilitacja pooperacyjna jest niezwykle istotna. O rozpoczęciu rehabilitacji decyduje lekarz operujący. Program rehabilitacji jest indywidualnie dobierany do pacjenta, jego wieku, stanu ogólnego, potrzeb i przeprowadzonej metody operacyjnej.
Niektórzy pacjenci to rolnicy ciężko pracujący, a niektórzy ludzie to po prostu ludzie, którzy chodzą do sklepu i tylko po to im potrzebna jest mobilność. Rehabilitacja wczesna do 6 tygodnia od operacji koncentruje się na zmniejszeniu bólu, uzyskaniu mobilności w stanie biodrowym, poprawie elastyczności tkanek oraz odbudowaniu siły mięśniowej. Fizjoterapeuta uczy funkcjonowania pacjenta tak, aby chronić operowany staw biodrowy przed zwichnięciem. Po 6 tygodniach od operacji pacjent powoli uczy się chodzenia i funkcjonowania bez kul. W dalszym ciągu wzmacnia mięśnie ze zwróceniem uwagi na utrwalenie prawidłowego wzorca chodu. Wzorca chodu, powtórzę, bo ten wzorzec chodu przed operacją prawie zawsze jest zaburzony, jest patologiczny. Wypuszczamy pacjenta samodzielnego z oddziału. Czyli pacjent, który przychodzi do nas w celu wykonania zabiegu protezoplastyki, na własnych nogach z oddziału wychodzi. Wszystkie zabiegi operacyjne związane z narządem ruchu wykonywane są w wydzielonej w strukturze bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach ortopedycznej sali operacyjnej. Nad sprawnym funkcjonowaniem sal operacyjnych czuwa Gabriela Kowalska, kierownik całego bloku operacyjnego. Do wykonania endoprotezy, zarówno całkowitej, jak i bipolarnej, potrzebne nam są implanty. Posiadamy pełen zestaw implantów, zarówno do całkowitej protezy, jak i do protezy bipolarnej, które są zdublowane w związku z tym, że generalnie wykonujemy 2 zabiegi wszczepienia protez w ciągu dnia. Oprócz implantów oczywiście musimy posiadać zestaw narzędziowy. Zestawy narzędziowe mamy przekazywane od firmy, z którą mamy umowę przetargową na implanty i też mamy zestawy narzędziowe w 2 kompletach. I właśnie to jest taki zestaw pełen jeden do wykonania protezy. Wszystkie te plastikowe, kolorowe główki i tu mamy takie metalowe, to są wszystko przymiary. Dlatego, że nie możemy sobie otwierać implantów, jakich chcemy i jak nam pasuje, to wszczepiamy, a jak nie, no to nie wszczepiamy. Tylko wszystko ma swój przymiar i po tych przymiarach określamy wymiar protezy. Czy to panewki, czy główki, czy czpienia. Specjalistyczne narzędzia do wykonania protezy stawu biodrowego są wielorazowego użycia. W związku z tym, tak jak wspomniałam wcześniej, mamy 2 komplety, dlatego że po zabiegu wszystkie narzędzia są poddane procesowi dezynfekcji i później sterylizacji, więc jest to wszystko rozłożone w czasie. Więc nie możemy czekać, aż przygotujemy narzędzia i robimy drugą protezę, tylko w tym czasie już trwa druga proteza, bo mamy drugi komplet narzędzi. Natomiast cały sprzęt opatrunkowy, obłożenie operacyjne, cały sprzęt pomocny do wykonania zabiegu jest jednorazowy. Dzień przed wykonaniem zabiegu operacyjnego, instrumentariuszka będąca na dyżurze, bądź robię to ja, musimy sprawdzić, czy mamy pełen komplet implantów. Żeby się nie zdarzyło, że w dniu wykonania zabiegu czegoś nam brakuje. Po użyciu wysyłam do firmy protokół zużycia implantu i na drugi dzień mam uzupełnienie implantu. Zachowana jest ciągłość i ciągle mamy w pełnym komplecie implanty. Zabieg wykonania protezy całkowitej biodra bądź połowiczej wymaga sterylności ogromnej. Na sali operacyjnej staramy się, żeby przebywało jak najmniej osób, czyli osoby, które są tylko niezbędne, więc jest to zespół anestezjologiczny, zespół operacyjny z instrumentariuszką czystą i instrumentariuszka brudna. Ograniczamy liczbę osób, sala operacyjna jest zamknięta, że nie można sobie wchodzić na salę, wychodzić kiedy to chce, tylko brudna instrumentariuszka, nie tak brudna jak pomagająca, bo to są takie nasze nazwy własne, brudna, pomagająca. Ona jest do dyspozycji, że jak potrzeba, to wychodzi z sali, przynosi implant wtedy, jaki już jest wskazanie, jaki rozmiar, sprawdza datę ważności implantu przed każdym podaniem, pomimo że daty ważności są sprawdzane i są pod bieżącą moją kontrolą, to i tak przed podaniem sprawdza implant operator, czy faktyczny jest przyniesiony rozmiar i datę ważności. I czy dany implant jest taki, jak powinien być, jaki on poprosił. Mamy bardzo dobrych operatorów. Myślę, że już tyle razem pracujemy, że mogę ocenić. Są po prostu fachowcami w swojej dziedzinie. Wszystkich pacjentów, którzy potrzebują szczepienia protezy biodra, jeżeli oczekują gdzieś w długich kolejkach, bardzo chętnie zapraszamy do naszego szpitala. Mogą się czuć tu bezpiecznie, w krótszym czasie mieć zaimplantowaną protezę.
Samodzielny publiczny zespół zakładów opieki zdrowotnej w Kozienicach posiada doskonały i doświadczony zespół lekarski i pielęgniarski. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał umowę na wykonywanie endoprotezoplastyki stawu biodrowego tylko z wybranymi, sprawdzonymi szpitalami posiadającymi duże doświadczenie w realizacji tego świadczenia. Do tego grona zalicza się placówka w Kozienicach.